just like we planned. Are you ready? I think so. Wise Athena, gods and mortals will work as one. With your guidance, leading us all. Although, you could have been quicker about it, honestly. And those wings you're wearing, they're a safety hazard. Daedalus's designs are shoddy and ill-conceived. And while we're talking about shoddy and ill-conceived, you, Hermes. Oh, here we go. She's always got something to say. Whoa, Athena. Glad you're back, but maybe... Yes. Maybe it's time for me to be more... judicious with all these judgments. You know, I really admire you. You're critical, but you're also wise. Most of the time. Thank you, Phoenix. And together, we'll begin on a new, wise plan. But, we can still punch Typhon in the face, right? Phoenix learned that being critical, judgmental, even stubborn, is not always a flaw. It can give one the surety needed to refuse bad counsel. Maybe I should have listened to Athena more often, rather than trying to be right all the time. Perhaps the great Zeus is fallible after all. No, that's not what I'm saying. My judgments are all pretty great. You chained me to a rock! An eagle pecks out my liver every single day! I know. We should make a plan to face Typhon head on. Let us know when you're done attacking him from the shadows. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Na dni wiecie, jak bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się tą scenkę odpalić, bo... w pewnym momencie coś się spieprzyło i co podchodziłem do Ateny, żeby... oddać jej tę esencję, to gra się zaczynała na początku tej rozmowy Phoenix Athena cały czas. Więc teraz kontynuujmy fabułę, skoro mamy już wszystkie cztery bóstwa, które mieliśmy uwolnić. Okay. Now that we're all here. Let's do this. We must be cautious in our approach against Typhon. Cautious? We should sharpen our blades, storm his cave and defile his manhood. Oh, baby. I'm right here. I cannot handle your outbursts anymore! I'm pregnant with Ares's baby! And you can't stop us! Wait until I tell my therapist about this. She'll have my back. Mark my words. Of course she has your back! It's Echo! She just repeats what you're saying. At least Echo listens to me! You've got to be kidding me. What would Zeus think of this mess you made, Ares? Mess I made? You just have it out for Ares, because he actually takes off his helmet once in a while. That explains the brain damage. Yes. Embrace your dark side, Athena. I can feel a poem coming on. You're such a creep, Hephaestus. Only I can talk to my husband like that, you bloodless harpy! Oh, yes! So you're defending a blacksmith now! Enough! I'm here, Olympians. And I have a plan. On to skąd? Lagiron! What, little sis? Thought you'd lost me again? No chance. If I may, Hephaestus, pardon a mortal like me for butting in. You made a set of chains big enough to bind Typhon. They're up on Zeus's mountain. Am I right? Yes, you are.
But Typhon... I can sneak up there without alerting Typhon and steal them. Those chains will never hold him. He'll break free. I just need a drop of blood from each of you, and I'll combine that with nectar from Olympus and coat the chains. Problem solved. He's right. That would work. Allow me. Simply extend your hands. W ogóle to nie brzmi podejrzanie, co nie? Jak krew bogów pokryta, która pokryje łańcuchy, miałaby je wzmocnić? I didn't even feel him do it. He's that good. I can't thank you enough. I'll return when the deed's done. What about me? I thought I was coming with you on the mountain. It's gotten way worse out there. Do you know how responsible I'd feel if something happened to you? I'll be fine. You said we'd do it together. Let's not argue, little sis. Stay here. Gather weapons in case I fail. But I shall not fail. Stary, mam tego oręża tyle, że on cię sklepał tym, wiesz? That was your brother? Yes. That confident smile. That assertiveness. The way he already knew where my chains are stored. I know. Właśnie, a skąd to wiedział? He is the worst. He is? How did you ever live with that? He's so annoying. What a sucker. If I wanted to be talked down to, I'd visit our father. Ale prawda, no. Going to let him walk all over you like that? Yes. He's going to fulfill the prophecy. Don't worry. Where's that jealousy I saw at my fortress? You want this glory? Seize it. You really think that prophecy isn't about you? Where's the stubborn phoenix who made me listen? What about your pride? You come first. Forget being nice. Avoiding conflict isn't worth it. The pain makes you stronger. I know for a fact that prophecy is yours. You've already fulfilled most of it. What do you want? Dawaj, Phoenix. To be a hero. Then you know what you have to do. Beat Lagiron to the top of that mountain. That's right. And we're going to help you. I'll give you a big head start by summoning a storm to blast away the ice blocking the path up the mountain. Since when can you do that? Since Zeus let me borrow a storm to wreck the Greek fleet after the Trojan War. Favorite status comes in handy. All I ever got was empty promises. At least you didn't get thrown off a mountain. You think that's bad? Zeus forced me to marry you. None of you want to be his favorite, trust me. Jaki punch. Zeus is only trying to make up for the fact that he murdered my mother. They're all right. I'm a terrible father. Finally, we have a winner. Nie no, nie mogę z tych spanczy. Ale to było piękne. Finally we have a winner. Ej, ale nie spodziewałem się, że nawet bogowie olimpijscy się na Ligrona wpienią. Ale to tutaj mają trochę racji, no Phoenix... Znaczy nie tylko Phoenix, w kłótniach nie można być zawsze ustępliwym. Bo im bardziej ktoś jest ustępliwy, tym bardziej tak naprawdę ma przekichane. My lecimy na królewski szczyt. Mając do dyspozycji pomoc wszystkich bogów, Phoenix była zdecydowana wypełnić proroctwo i pokonać Ligirona w wyścigu na szczyt góry Zeusa. Prometeuszu, nie przy dzieciach. Co? To chyba po angielsku inaczej brzmi. Nie. Że ty... No. I thought I knew my kids. I didn't know anything. Weren't you busy running the universe? I wish that were true, but no. I was busy having fun at everyone's expense. And now the bill is coming due.
No sorry, Zeusie, ja ci nie będę współczuł w tym przypadku. Nie, 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 schowa mi to maskowanie, ale już. Wejdź na górę przed Ligironem. Ale rozumiem tak totalnie na sam szczyt, tak? Bo jeśli tak, no to trochę wspinaczki mnie czeka. Don't worry, Phoenix. My passion will light the fires above you. Seek them out to stay warm. Any chance I can get a little of that burning passion? Not even if you're Adonis, Achilles, and Heracles having an orgy on a Pegasus made of rainbows. This is definitely inspiring a sculpture of despair. That'll be the only thing you get out of this conversation. Ja, ej, zajebisty pocisk! Co to było? Typhon tried to prevent Phoenix from reaching the top of the mountain. Don't let him stop you! Phoenix! You've got this! Uuu, proszę, nawet Zeus zaczął nam kibicować. A kurde! Ej! Ty się nie za dobrze czujesz, aby? Co to? A to jest chimera! Myślę, co to jest w ogóle za ten? No to kurde chimerka! No serio dostałem damage! Triple kill! Ej, to wyszło na dnie. To nawet ładnie wyszło. Zrobiłem tripla jednym strzałem. Nie, idź tam dalej. O, świetnie. Cyklop na sterydach. Nice. Dobra, mamy jakieś obowiązkowe wyzwanie mityczne. Nie wiem, czy to nie jest potrzebne do wykonania teraz misji. Tried to eat you, for goodness sake. A stone instead. Now I'm thinking she shouldn't have bothered. You're right. Wow! That's harsh. No, I meant, isn't that statue supposed to have a stone in its hand? Now that you mention it. Ciekawe, czy teraz się Prometeusz na szybko ratował, czy faktycznie miał na myśli to, że Zeus powinien zostać zjedzony. Tylko nie bardzo wiem, dlaczego ten posok ma skrzydło, bo z tego co ja pamiętam, to Kronos nie potrafił się zmieniać w żadne stworzenia. Wyzwanie nawigacji też tu mamy. If he'd eaten you, Demeter, Hestia, Hera, Hades, and Poseidon would all be in his stomach right now. You saved them. Correction. I doomed them to eternal life with me. Which is worse? Hades certainly loves you. Yeah, he gave me 2 whining forests to take home. Is that love? No, w pewnym sensie na pewno jest. Dobra, w górę. W ogóle, dlaczego będąc w powietrzu mi tak stamina szybko zlatuje? Przecież to jest bez sensu. Co, mogę wejść tutaj wyżej, no ale da mi to coś? Teraz na przykład nie mam staminy, teraz już mam. A, chyba że to o to chodzi właśnie, że tu nie ma nic do rozpalania, tylko właśnie muszę z tak spotkami tutaj poradzić. Dobre pytanie.
Kaplica Metydy. Lightning from my forge to help warm your way. Thank you, Hephaestus. And yet I've been waiting for that diamond-tipped spear I commissioned for ages. Inspiration doesn't come on command, Ares. But you do. That was a private experiment in animal behavior we will not be repeating. Nie wiem, czy chcę znać szczegóły. Chyba, że chociaż po tym jak mówią, to być może zamieniła go w psa. Ale jakieś gdzieś są tutaj schowane, ja nie mam chwilowo pojęcia gdzie. I nie zamierzam wcale ich teraz szukać. Już dość czasu straciłem szukając rozwiązania tego wyzwania. Tego poprzedniego oczywiście. For weeks, while the world burned, while my kids needed me, I was parting with Hades. Gods know I was never there for Hera. You had a lot on your mind. I don't even know where she is right now. That's pretty bad. Sorry. Czy to w sumie takie złe, nie wiedzieć, gdzie jest aktualnie twoja żona, jeśli jest ona boginią? Tak żartuję, tylko oczywiście. Ale bogowie tam sobie sami dają radę, mam wrażenie. No chyba, że muszą walczyć z Kratosem, wtedy mają przesrane. Dobra. No, weź się! Opuść się! A, no tak, nie mam staminy, no to nie wystrzelę. No to cóż, pyk. I cóż teraz? Nie ma więcej ciepłego powietrza, ale jest więcej uchwytów na pochodnie. Znaczy, może znaczy, po prostu jest więcej pochodni. Okej, mam głaz, który mogę wziąć, ale nie wiem, czy jest mi to specjalnie potrzebne. Okej, więcej przejść. We górę, we górę, we górę. Już tak, odpalmy może od razu. Coś wyżej? Nie. No to... Oh, literalnie w ostatniej chwili sobie uratowałem tyłek tymi mocami. No, zapal. Teraz ty. Serio zbudowałem? Strzała leci, wybucha. Ale nie, dopóki nie jest zapalona, no to oczywiście nie będzie podpalała takich pochodni. Żyćka w owockach. W górę, w górę, w górę. Phoenix was determined to reach the top. The sight of the peak gave Phoenix hope. But this talk is boring. Maybe I should skip it? Prometheus, just tell the story. Uuu, proszę. Ale Prometeusz chyba teraz sprawdzał Zeusa, mi się wydaje. W sensie chyba... W sensie czego słucha albo coś? Nie wiem. Dobra, czekaj, czy ja teraz w ogóle idę w dobrym kierunku? To jest dobre pytanie. Suddenly, monster!
Mitor's appeal. The action! The excitement! Just stop it, Prometheus. Stop. Don't try to cheer me up. Okej, czyli wystarczyło po prostu iść dalej. No okej, okay, rozwaliłem go tak czy siak, choć nie do końca tak jak sądziłem, że to zrobię. Ale kurde, co za łos, taki stan depresyjny trochę wszedł. I just kept cheating on Hera. I wanted to have a good time. I didn't want to be a father. I didn't think about anyone but myself. Ah, these chains are hurting. We're talking about me right now, Prometheus. Nie ma tak łatwo, Prometeuszu. Niestety. Ale jak już próbował. Skubaniutki, jak próbował się przed czasem odtegować. Suddenly, a pearl rolled past. Phoenix wondered if the oyster was using camouflage. Prometheus, please stop. It's so bad. It's like you went to some kind of clown school. Flunked out, turned to telling jokes through interpretive dance, and mistook your audience's cries of pain for laughter. Actually, I do feel a little better now. Zwyzywał Prometeusza i poczuł się lepiej, no nie mogę. Nie no, piękne. Piękne. Chcę myśleć, perła? Co to robi ta perła? Przecież ona się powinna zmienić w pianę, a taj, kurde, zabieg celowy Prometeusza. Nie wiem, czy to jest część questa, ale... Pozwolę sobie pokonać te bestie. Dobra, ziomeczki uratowane. One zazwyczaj pilnowały jakieś skrzynki. Phoenix stumbled upon a lone statue of Zeus near the mountain's peak. It was hard to tell, but it seemed to be looking at a specific point in the distance. Do I really look like that in profile? Okej, okay, nie wiem, czy to miało być kolejny... Czy to, nie wiem, dlaczego to aktywowało mi jakiegoś questa, no ale... No, narzekać nie będę. 46 minut gołego nagrania. Zobaczymy, ile będzie finalnie na montażu. Zbieramy więcej i więcej i więcej materiałów i tak dalej. During her treacherous traversal, Phoenix was ambushed. I can't face all of these and beat the Giron. I can't face all of these and beat the Giron. To był jakiś buffik. Widzieliście to? LOL? Co jest? Czemu ja ich właśnie one-shotowałem? Jakiś buff do boskich mocy dostałem przed chwilą. Zeusie, czyś byś chciał mi pomóc? Bo literalnie tak to właśnie wygląda. Jakby Zeus chciał nam pomóc. Jakby nas wzmocnił. Dawać musimy. Hmm.
Ładujemy. I żegnamy. Ładnie. Dobra, co to robi? No i co? Coraz wyżej na górę. Myślałem, że jakieś pół godziny wytnę z tego materiału, nie? Aktualnie mam 51. Idealny unik, Maclear. Tutaj, do niej. No i ładnie. Jeszcze ktoś jeszcze. To był Turbo Fox. Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem udało mi się zablokować. Jakim cudem udało mi się ją sparować. No ale cóż, narzekać nie będę. Dobra, kolejny kociołek. O, już mi się grzybki skończyły. Szkoda. Dobra, pomijamy wszyściutko. No ale tutaj jest jakiś grzybek. Potrzebuję 5 niestety na jeden taką poteczkę. No, w górę, w górę. Ciekawe, co się stanie, jak dotrzemy faktycznie na szczyt. W sensie, czy potem szybko się będziemy zwijali, żeby zająć się całością, Ligiry nam nie przeszkadzał? Czy też może skończy się to w sposób taki, że będziemy z nim walczyć o to, żeby zdobyć te łańcuchy? Dawaj, mucimy. Sam się zestagerował, nie wierzę. Jeszcze go, nie dość, że go, jeszcze go trafiłem i dodatkowo ten. Zrobiłem unik, nie wierzę. Stagger! I... Młotem! Hołote! No i pięknie. O, tu widzę, jest sporo tych nektarów. Nawet mi to na rękę, bo nie mam żadnej... No, czy dobra, żadnej. Nie mam w ogóle składników na robienie tego. Tej żółtej potki. Ale póki co... Byle do przodu, nie? Dobra, teraz... Może mam wejść na szczyt, no ale... No rozumiem, tam. Tak? Czy nie? Nie no, chyba tam jednak. A nie, bo to jest tylko fresko, siema. No come on! Adios! Okej, coś z Zeusem widzę. Dobra, czemu nie mogę tego... A, okej, to już wiem czemu. To gdzie muszę stanąć, żeby to... odblokować? Z
Stamtąd chyba przyszedłem. Tak, mi się wydaje. Okej, jakby to wyglądało? No, definitywnie nie tak jak jest. I wyjdzie nam Zeus rzucający piorunem w jakiegoś satyra. Kion, this guy tried to make me eat human flesh. So I turned him into a wolf and killed his 49 sons. I've done a lot of things, but cannibalism ain't one. Clearly, murder and incest did not make that very short list. Priorities, Prometheus. Co to było priorytetem? Dobra, gdzie ja mam iść? Bo się już gubię, naprawdę. Chyba jednak tam mam iść. Up ahead, Phoenix spotted an elaborate representation of the fiery wheel of King Ixion. Oh yes, the king who I strapped to a fiery wheel for all eternity because he tried to seduce my wife. Meanwhile, I had my pick of any woman or man I wanted. What a hypocrite I am. At least he was also a murderer. Of course he was. He's Ares' son. And I just insulted Ares again. It's too easy. Ale obrażanie innych czy obrażanie Aresa? Okej, teraz skomplikowane to wyzwanie. Powiedz, że tu. Jest, dobra. No nie byłem pewny, czy muszę właśnie to zapalić. Kolejne cztery obole, miło. Yes, I thought it was hilarious. How irresponsible. They had a kid who was deformed, constantly ostracized and rejected by mortals, to the point that he ended up only finding peace with horses. Laying with horses. He died sad and alone. Look on the bright side. So? At least the horses he lay with gave birth to the centaurs. Sexy horse people that make us ask uncomfortable anatomy questions. Try again. What on earth I just heard? Naprawdę nie wiem, czy chciałem to usłyszeć, co właśnie usłyszałem. Stunik. No, i cyk, podbitka. Okej, kolejna fala zdjęta. Co tym razem? Co? Na górę mam się wspinać? O, okej, tu jest to koło. Ja w sumie tam właśnie stałem, więc nieważne. O, tam jest przejście dalej. Pewnie odblokowane po tym, jak to rozpaliłem. The Tower of Themis. The goddess of law, family and equity. Also my ex-wife.
he wanted to do everything by the book, impossible to cheat on, so I dumped her. Didn't kill this one, though. Yes. Czemu to jeszcze takie zmartwione się wydawało być? Oj, Zeusie, obyś faktycznie nie miał tego na myśli. Godzina 5. Nice. Puść te ściany. Dobra. Coraz wyżej póki co. Tak, tak, wiem, zimno ci, ale niestety na to niewiele poradzę. Więcej ognia, okej. Okay. Coś do zapalenia po drugiej stronie? Nie widzę. W górę, w górę, w górę. Kaplica Temidy. Pewnie kolejne obowiązkowe wyzwanie. Let the lightning from my hammer strike warm your way. Może, ale jest to na kiedy indziej. Let's go. Ale kurde, długo już to trwa. Jestem ciekaw, kiedy to się finalnie zakończy. Oraz czy się zakończy? Jest kubańcu. Jeden już padł, drugi też. Dobra, ci chyba zaś nie pilnowali żadnej skrzynki. Kara Atlasa, tak się nazywa to mityczne wyzwanie. O, jest tutaj fast travel, miło. Może się później przydać. Złoty piorun. XD. Co dalej w takim razie? No coraz bliżej idziemy tam, gdzie ja zakładam jest właśnie Prometeusz i Zeus. Ciekawe, jak byśmy tam w sumie zaszli i tam stanęli, to czy faktycznie by tam byli? Czy może by się stali nagle niewidzialni? No, Zeus bynajmniej, no bo Prometeusz raczej byłby zakuty. Tak, tak, wiem, że mam dostępne nowe, czy dostępne ulepszenia. Ale na razie fabuła przede wszystkim. No, serio? Kolejne obowiązkowe wyzwanie? Czekaj, muszę sobie na mapę wejść, zobaczyć, dokąd jest ten fast travel. Kaplica Metydy, Kara Atlasa, Kaplica Temidy. To nie, o Boże, to nie jakbym się tu fast travelnął, to bym się tylko załatwił tak naprawdę. Tutaj jest gdzieś to. Ja pierdzielę. Młot, łańcuchy, strzała bądź włócznia. Ciekawe. O, jeszcze złote jabłko. Ciekawe, czy to są jakieś zaklucze, czy w sensie jakieś podpowiedzi, co mam zrobić, czy może tak, o, to sobie leży.
totalnie nie o to mi chodziło. Muć. Dobra, ale nie, bo to będzie za długo szło. Mam ponad godzinę nagrania. No, przy dobrych wiatrach może około 40 minut. Tak więc nie, sorry, ale... Ja tu sobie na razie to odpuszczam. A, jeszcze tutaj wieje, to muszę uważać na to. Ty! Możesz się tutaj usadowić? Dziękuję. Dobra, no to co, myślę, to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Ja myślę, nagram sobie od razu kolejny, żeby nie tracić zbytnio wątku. I kto wie, może... Sorry, musimy się przyciągnąć. Może w kolejnym materiale zakończymy już ten wątek. Przy dobrych wiatrach może nawet całą grę. No, bynajmniej podstawkę. Nie wiem, kto będzie z DLC-kami, no ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Immortals Fenyx Rising. Cześć!